dobry, Anna Nowosielska. Zapraszam na serwis informacyjny telewizji Eko Małopolska. Nawet 200 małopolskich firm z branży odnawialnych źródeł energii ma szansę zaistnieć za granicą dzięki 7,5-milionowemu dofinansowaniu ze strony samorządu województwa małopolskiego. Mówimy, że to, co zagranicznie, to jest lepsze, natomiast ja podkreślam, że tak naprawdę to, co jest polskie, mamy polskich inżynierów, polskich fachowców, polskich tak naprawdę innowacyjnych przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć i świadczą usługi nie tylko w Polsce, ale również za granicą. O pieniądze w ramach projektu starać się mogą także samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie czy prezydenci. Ponad 2/3 gminy skanalizowane i to w trudnym, pagórkowatym terenie. Dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych Stryszów ma oczyszczalnię ścieków z prawdziwego zdarzenia. Rozbudowujemy oczyszczalnię ścieków o kolejny moduł. Pozwoli nam to w perspektywie czasu przyłączyć dwie kolejne miejscowości, a więc Stronie i Leśnice. To są miejscowości, które są jeszcze nieskanalizowane. Dzięki rozbudowie będziemy mogli również przyłączyć Caritas, ośrodek szkolno-wypoczynkowy oraz Harcówkę. Inwestycja kosztowała 11 milionów złotych, a to wszystko w ramach wielkiego samorządowego programu Eko Małopolska, który premiuje dobre pomysły na walkę o czyste środowisko. Od kilku do kilkunastu tysięcy złotych uzyskać można na wymianę pieca węglowego, zamontowanie solarów, paneli fotowoltanicznych czy pomp ciepła. Dzięki dofinansowaniu w Proszowicach udało się zlikwidować 170 kopcących pieców i kotłowni. Jest w tej chwili w realizacji program odnawialnych źródeł energii, gdzie również mają być i pompy ciepła, i kotły na biomasę. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu przez konsorcjum gmin, którego liderem jest gmina Kocmyrzów-Lubożyca. I w tej chwili też zabezpieczyliśmy w budżecie gminy i miasta Proszowice w projekcie budżetu na rok 2020 prawie 2,5 miliona złotych na projekty dotyczące ściśle ochrony powietrza i ochrony klimatu. Więcej informacji na temat możliwości wymiany pieców, uzyskania dofinansowań i walki ze smogiem znajdą Państwo na www.powietrzemalopolska.pl. Zachęcam do zapoznania się i do oglądania nas już za tydzień.